Dziś mija 41 lat od wprowadzenia stanu wojennego. To też kolejna rocznica tragicznych wydarzeń, do jakich doszło m.in. w kopalni węgla kamiennego Wujek. Jak się wraca do tego, to wszystko odżywa na nowo. Ta zima, akurat jadąc tutaj, wtedy też było dużo śniegu, tylko temperatura była troszeczkę inna, bo to było na poziomie tam chyba minus 20 stopni. W butach gumowych, w onucach, na tym placu. No i to ta obawa, ten lęk, ten strach. Obie rocznice były okazją do przeprowadzenia niekonwencjonalnej lekcji historii w Szkole Podstawowej nr 14 imienia Armii Krajowej w Tychach. I zamknięte otwierał łąki, idą. O przebiegu wydarzeń uczniom opowiadali ich uczestnicy. Po prostu w każdej chwili każdy mógł zginąć. No bardzo się bałem, nie? No jeden syn miał chyba 4 lata, a ten mały urodził się w sierpniu, a w grudniu była wojna, nie? Także jeszcze malutki był, nie? Rano wstał i mówi, tatuś, nie ma tyle lamka, mówi, nie? A on ogłosił wtedy stan wojenny. Przypomnijmy, że strajk okupacyjny w KWK Wujek rozpoczął się 13 grudnia po tym, gdy dzień wcześniej w nocy aresztowano działaczy Solidarności, w tym m.in. Jana Ludwiczaka. Górnicy odmówili opuszczenia kopalni. Później do pacyfikacji wkroczyły wojsko i oddziały ZOMO. 16 grudnia milicjanci otworzyli do strajkujących ogień. Kilkudziesięciu górników z kopalni Wujek zostało rannych. 9, w tym m.in. 29-letni Joachim Gnida, zginęło. Nie mogę wybaczyć. Nie mogę. Bo to jest jakby przerwa w moim życiorysie. Ten człowiek, nie ma tego człowieka, dali tego człowieka mam w sercu. Nie wyszłam drugi raz za mąż, tylko żyłam dla mojego dziecka i po prostu jest cały czas przy mnie. Mimo upływu lat, kolejnych procesów i niezliczonej ilości świadków, do dziś nikt w pełni nie odpowiedział za śmierć górników na Wujku. Co więcej, zakończenie strajków na Wujku czy innych kopalniach nie oznaczało końca represji czy prześladowań, bo każdy, kto miał cokolwiek wspólnego z Wolnym Związkiem Zawodowym Solidarność, jeszcze przez wiele lat nie mógł spokojnie spać. Zostałem, kolokwialnie mówiąc, zwinięty, zeszł z ulicy kolbą karabinu w plecy, w metrem wrzucony do samochodu. No i komenda w Rudzie Śląskiej, 2 dni noso przesłuchania. Do radiowozu, wieziony do Zabrza. Stan wojenny został zawieszony w noc sylwestrową 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go dopiero 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano ponad 10 tysięcy osób, a około 40 straciło życie, w tym 9 z Wujka.